zdrowia, szczególnie dla dziewczyn i kobiet w okresie okresu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, w Ameryce socjalizm i rozdawnictwo zaczyna się od podpasek, także że wszystkie te podpaski, teraz studenci, uczennice szczególnie, no to pchają wszystkie stany, wszystkich polityków w kierunku, żeby tampony były za darmo. Dlaczego? No, rozdawnictwo, tak? Ludzie młodzi, ludzie teraz wygląda na to, że szczerze wierzą w to, że pieniądze rosną na drzewo. Elizabeth Warren obiecuje wszystko za darmo, Bernie komunista Piasecki Sanders obiecuje wszystko za darmo, miliarder Bloomberg, no on tak wszystkiego za darmo nie obiecuje, no ale też dużo obiecuje za darmo, no to dlaczego nie podpaski? No podpaski są potrzebne, to jest część życia kobiety, mają co miesiąc jednak potrzebę wydać parę pieniędzy, no i jak trzeba wydać, no to mówią, że są poszkodowane, bo faceci nie wydają. Całe wszystko to jest podgrzewane, podpuszczane i podpalane, przypalane aktywizmem studentów. Oni w korytarzach tam kongresu wyłapują kongresmenów, reprezentantów i senatorów. W najróżniejszych radach szkolnych przychodzą też na spotkania, no i krzyczą za darmo, no i za darmo im dają, znaczy za darmo. No oni nie płacą, a wiadomo, że wszystko to jest za darmo, no to ktoś płaci, taki anonimowy podatnik, ten, który pracuje, no to płaci, a oni mają za darmo, no i Dlaczego nie głosować za czymś takim, tak? Jak do momentu, kiedy oni nie płacą podatków, no to mają w nosie. No i prawnicy, prawodawcy, politycy zaczęli zwracać na to wszystko uwagę. W 12 stanach jest były jakieś takie przedstawione prawa do lokalnych sejmów, kongresów, które dotyczą właśnie darmowych tamponów, podpasek i tak i innych miesiączkowych produktów. W Kalifornii, w Illinois, w New Hampshire i w Nowym Jorku to są już ustanowione tego rodzaju prawa, no i zaczynają właśnie to rozdawać. Aktywiści mówią, że podpaski i tampony, no to jest praktycznie to samo, co mydło czy papier toaletowy, no i że to jest część, powiedzmy, takiej ogólnej higieny codziennej, no a kobiety, no młode dziewczyny, studentki i uczennice potrzebują to, no bo bardzo często nie przychodzą do szkoły z tego względu, że powiedzmy nie stać ich na tego rodzaju sprawy, no to siedzą w domu, no bo powiedzmy się wstydzą, no i mówią, że to wszystko to jest okres, no to jest takie tabu, że to jest wstydliwe, że to jest takie napiętnowane, no i że trzeba to wszystko pokazać, że to jest naturalne. No ale jest naturalne, no ale musi być za darmo, tak? No bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W Waszyngtonie, w stanie Waszyngton, to jak jest, powiedzmy, tu jest Nowy Jork, Washington DC, to tu jest stolica, tu jest Atlantyk, tam jest Europa, tu jest Pacyfik, Kalifornia, to Waszyngton, to jest tutaj. Z tej strony jest Seattle, już Kanada, to Washington State. Manka Dingra, hinduska, urodzona w Indiach, została prawnikiem, jest w kongresie właśnie Waszyngtonu, w tych ichniejszym stanie, nie federalnym, tylko stanowym. No i jako hinduska, no to ma w sobie ten socjalizm, co Indira Gandhi miał i Gandhi sam w sobie. I oni przyjeżdżają do Ameryki, no i wprowadzają ten socjalizm, który nie zadziałał w Indiach, tak? To jest właśnie ten problem, że Ameryka zaczyna być nasycana tymi ludźmi, którzy kompletnie nie widzą, że to jednak Ameryka zbudowana była na samodzielności, na pracy, na jakichś normalnych podatkach, nie takich zabójczych. A teraz ci ludzie po prostu przyjeżdżają,
z Meksyku socjalizm wprowadzają, z Nikaragui socjalizm, z Indii rozdawnictwo i ciągle jest tylko bogatych katować, biednym rozdawać. No i to jest makabra, że do polityki właśnie coraz mniej Amerykanów wchodzi, no a największy wstyd jest, że jednak my nie wchodzimy, no ale wśród Polaków też powiedzmy 50% jest socjalistów, no to też trudno powiedzieć, jak by głosowali. No i w Waszyngtonie, w Senacie przeprowadzili te głosowanie, że będzie za darmo. W Virginii było coś podobnego, też to się wszystko dzieje. No krytycy mówią, że chwila, no ale to jest, nie dość, że to jest kasa, no to są jeszcze regulacje, czy wszystkie te rejony szkolne, czy te szkoły same w sobie. Czy to potrzebne jest jeszcze następna łapa państwa, który miesza w szkolnictwie? Czy to gdzie się kończy wolność, tak? Gdzie się kończy prawo do tego, żeby mieć własne pieniądze? Dlaczego politycy ciągle decydują, żeby jednemu zabrać, aby drugiemu dać? No i socjalizm po prostu działa. No ale to republikanie, to konserwatyści w ten sposób tłumaczą. No a socjaliści i demokraci mówią, jak możesz w ten sposób mówić, jak możesz nie pomóc. No jest to wszystko postawione, można powiedzieć, na głowie. No ale ta regulacja czy nadregulowanie, no to jest podstawowa sprawa. W Denver, w Colorado, w jednej ze szkół, grupa się tam tych dziewczyn zebrała. No i zaczęli zbierać pieniądze w najróżniejszy sposób, między innymi w GoFundMe, czyli taki zbieranie pieniędzy w tłumu. No i poinstalowali najróżniejsze tam pudełka, te pudła takie, skąd można brać prędzej czy później, no to i tak zacznie brakować tego wszystkiego. Ale cały ten cyrk to jest robiony w tych szkołach po to, żeby iść do Sejmu, do Kongresu, do ichniejszej, do lokalnych tam parlamentów politycznych, no i przekonać polityków, żeby oni dali kasę, no bo to zawsze jest kasa, no i wszyscy ci, co organizują te takie pudełka, to mówią, każdy ma prawo do tego, żeby być czystym i bezpiecznym, tak, no bo to zawsze są te takie gadki. W Virginii zrobili to, że mieli podpaski. Podpaski były w gabinecie pielęgniarki i no bo w szkołach są pielęgniarki, tam lekarzy nie we wszystkich są, no ale pielęgniarki są. No i pielęgniarka miała podpaski. Jeżeli ktoś przyszedł, no to mógł dostać. No to one zwyciężyły, że teraz będzie podpaski, będą we wszystkich 13 łazienkach w całej szkole. W Oregon, który też jest powiedzmy z tej strony od Pacyfiku, na północy, poniżej troszeczkę Washington State, też im się udało to, że szkoła zaczęła rozdawać pieniądze. W średnich szkołach też zaczęli rozdawać podpaski, no ale do tego dołożyli przy okazji majtki, no bo czasami potrzeba też, no i leginsy. Także to już wszystko powoli tak się rozkręca, tak? To już powoli dostają jedno, no i znowu to wszystko trafia do polityków, do prawodawców i tak dalej. No i wychodzą te 12, 13, 15 latki, no i tłumaczą na tych spotkaniach, że to jest nie dość, że bycie dziewczyną, to jeszcze okres jest stresujący, no i nie potrzeba im tyle stresu. No i politycy mówią, część podatków będzie podrzucana. Aktywiści również tłumaczą, że nie powinno być podatku, no bo dużo rzeczy w niektórych stanach, w wielu stanach powiedzmy jedzenie nie jest opodatkowane, produkty medyczne
czy tam podpaski nie są opodatkowane, no ale w wielu stanach jednak jest taki podatek normalny tam stanowy. No i w niektórych jest 5, 6, 7, 9%. W Kalifornii są największe podatki, no bo w Kalifornii najwięcej zabierają, żeby najwięcej rozdawać. No niestety tak to jest, że jednym trzeba zabrać i tam gdzie najwięcej walczą, powiedzmy, żeby rozdawać, no to automatycznie mają te najwyższe podatki, żeby zabierać. No, czy to robi więcej dobrego niż złego? No, wydaje mi się, że jednak ludzie, ci, którzy dostają, są zadowoleni, no ale ci, którym się coraz więcej zabiera, są coraz mniej się opłaca, czy chce pracować. Właśnie w tym Oregon, no to w jednej szkole to doszli do wniosku, dostali takie rozliczenia, że te wszystkie skrzynki, pudełka, te rzeczy, gdzie będą składowane, to będzie 30 tysięcy za te wszystkie automaty do rozdawania. No i budżet mają około 6 tysięcy rocznie na te tampony. No to są spore, można powiedzieć, pieniądze. W kulturze teraz ostatnio był taki film w Indiach właśnie, no i to jest taka gra słów troszeczkę, no bo to był taki film Period, End of Sentence, czyli period to znaczy normalnie kropka, no ale period to znaczy też okres, czyli okres, koniec zdania. No i w tych Indiach ten film to był na temat dziewczyn w jakiejś tam wiosce, kiedy właśnie mają problemy z podpaskami, z tą menstruacją, ze wszystkim. No i to się wciąga, powiedzmy, do Ameryki. Dziewczyny czynne w sporcie też dużo ostatnio jest materiału, czy rozmów, czy tam spotkań na ten temat, no bo zaczęli badać, jaki jest wpływ na wyniki całego tego okresu, kiedy są dziewczyny, są mniej aktywne, więcej aktywne w stosunku do okresu samego w sobie. Tak, także no, nie ma co się wstydzić tego. Normalna sprawa, dziewczyny to mają, dobrze, że wiedzą, dlaczego to mają, no ale wciąganie do tego polityki, wciąganie do tego odpowiedzialności zbiorowej, wciąganie do tego płacenia podatników i tak dalej, no to jest to część tego rozdawnictwa, tak, no bo teraz jeżeli młodzi wyrastają i ktoś tłumaczy im, będziecie mieli szkoły za darmo, będziecie mieli podpaski za darmo, będziecie mieli, no wszystko obiecują, tak, mieszkania za darmo, samochody za darmo, no wszystko za darmo, tylko skąd są to pieniądze? No ale to się właśnie tak zaczyna, że dajemy podpaski, no i wszyscy krzyczą hura, hura. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Tu można nacisnąć subskrypcję, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.